Witam w kolejnym poradniku do Fallout 76. Dziś pokażę, jak zainstalować modyfikację. Pierw musimy pobrać mody ze strony Nexus Mods, do której wrzucam link w opisie. Gdy już mamy wymarzonego moda, klikamy w zakładkę pliki i go pobieramy. Jak już mamy swojego moda na dysku, plik z rozszerzeniem .ba2 wrzucamy do folderu data w folderze scrum. Lokalizacja, w której znajduje się Fallout 76, może się różnić zależnie od tego, czy macie go na Bethesdzie czy na Steamie. Skoro moda mamy już wrzuconego, teraz musimy go wczytać. W folderze dokumenty My Games Fallout 76 tworzymy plik fallout76custom.ini. I wpisujemy dwie linijki, które są w opisie. Jeśli jakaś inna modyfikacja potrzebuje załadować jakieś inne pliki .ba2, musimy je też wpisać. Zazwyczaj twórca modyfikacji wpisuje je w opisie modyfikacji. Po wpisaniu wymaganych plików wpisujemy swoje modyfikacje po przecinku. Ważne, żeby wpisywać wszystkie modyfikacje, wszystkie pliki z rozszerzeniem. Najlepiej przy wpisywaniu modyfikacji nie korzystać z pasji, by uniknąć niemiłych niespodzianek. Niektóre mody mogą potrzebować modyfikacji SFE, którą wrzucamy do głównego katalogu z grą. Dzięki za oglądanie, no i do następnego odcinka. Cześć!